Widok takiej strefy wyłączonej w opolskich autobusach MZK, nikogo już dzisiaj nie dziwi. Jest to oczywiście jeden z elementów, który został wprowadzony, by poprawić bezpieczeństwo pasażerów i kierowców w związku z epidemią koronawirusa, ale nie jest to jedyny element, który został wprowadzony. Każdy z elementów wyposażenia autobusu dotykany najczęściej przez pasażerów, czyli uchwyty siedzeń, kasowniki, biletomaty, poręcze i barierki, jest codziennie dezynfekowany. Oprócz tego każdy autobus, który powraca do zajezdni, jest dokładnie sprzątany, czyszczony z wykorzystaniem wody z aktywnym ozonem. Biorąc pod uwagę tę nadzwyczajną sytuację, którą mamy w kraju i na świecie, widać, że zmniejszyła się liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej. Ma oczywiście to związek z tym, że mniejsza liczba osób dojeżdża do pracy, uczniowie nie dojeżdżają do szkół, studenci nie dojeżdżają do uczelni. Do 25 marca funkcjonuje rozkład jazdy tak jak w miesiącach letnich. Natomiast sytuacja jest dynamiczna i zachęcamy do tego, żeby na bieżąco korzystać ze strony MZK Opole. Miasto nie wyłącza, nie rezygnuje z komunikacji miejskiej. Zachęca natomiast, aby wyjątkowo korzystać z transportu indywidualnego i w związku z tym została zawieszona strefa płatnego parkowania. To znaczy, jeżeli swoim samochodem dojeżdżamy do centrum na przykład miasta, parkujemy na terenie strefy, to nie mamy obowiązku wykupować biletu. Strefa płatnego parkowania będzie zawieszona do odwołania.